It's getting hot in here. So... Nie wiem. Jestem na niedoczasie totalnym. Jutro wyjeżdżam, dzisiaj jest wieczór. Nie wiem, jak to światło wpłynie na to wideo. Zazwyczaj nagrywam rano, kiedy jest ładne światło. Ale tak wyszło. Nie dało się inaczej tego zrobić. Zaraz umrę z gorąca. A niby jest tylko 20 stopni, jakieś oszustwo. Cześć, jestem Gaja. Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Dzisiaj chcę zrobić trochę porządku w szafie, troszeczkę tak doszlifować swoją szafę kapsułową, bo robiłam taką właśnie na wiosnę, ale jednak jest w niej za dużo ciepłych rzeczy, za mało rzeczy na lato, bo temperatury są szalone, więc tak, dzisiaj zrobię sobie takie porządki w szafie i przy okazji też będę się pakowała na wakacje, jadę na Podlasie, ale najpierw jadę do mojej mamy zawieźć Teslę, chwilę z nią tam posiedzieć, żeby Tesla się też zaaklimatyzował, żeby wiedział, co się dzieje, że jest wszystko ok. I w poniedziałek jadę na Podlasie, tak już zupełnie przechodząc od razu szybko do meritum. Szafa kapsułowa jest idealna na lato, naprawdę powiem Wam, że się sprawdza, to jest moja szafa. Dlatego, że przy pakowaniu jest to o wiele łatwiejsze. Ja mam małą walizeczkę, taką. Ja mam bardzo małą walizkę. Ta walizka jest ze mną od już 10 lat chyba i myślałam ostatnio, żeby kupić większą walizkę. Pożyczyłam od przyjaciółki walizkę, która była większa i po prostu zapakowałam się do niej po korek i to nie było wygodne, jak trzeba było to wnosić do pociągu, wkładać na półkę, wynosić. Jednak wolę mieć mniejszą walizkę, do tego może jakiś plecak ewentualnie, albo torbę, torebkę. Nie mieć wszystkiego po prostu w jednym jakby miejscu. I także do tej walizki się spakuję na tydzień na Podlasie. Mogłam ją w sumie zapiąć. Też powiem Wam, że ostatnio musiałam ją oddać do naprawy. Więc idealnie po prostu 20 zł zapłaciłam za wymianę rączki, zamiast kupować nową walizkę, polecam naprawianie rzeczy. Jeżeli chodzi o szafę kapsułową, to jeżeli oglądacie takie filmiki albo czytacie o szafie kapsułowej, to wiecie, że jest jakiś taki zestaw, klasyczny zestaw pytań, które należy sobie zadać, tworząc szafę kapsułową. Na przykład, czy daną rzecz ostatnio nosiłam, nie wiem, w przeciągu ostatniego miesiąca, pół roku, roku. Na przykład sweter, który kupiłam sobie w Lumpeksie, już nie pamiętam kiedy, ale było to jakiś czas temu. Natomiast no nie pamiętam, w czerwcu na pewno go nie miałam na sobie, bo jest po prostu za ciepło, a to jest sweter z domieszką wełny, więc ten sweter nie ma miejsca w tym momencie w mojej szafie kapsułowej na lato na pewno. Jakąś jedną cieplejszą rzecz oczywiście trzeba mieć na wszelki wypadek, ale też nie przesadzajmy. Lato się dopiero zaczyna. Na pewno warto jest zadać sobie pytanie, czy czuję się dobrze w danym ubraniu, tak? Bo my też częściej sięgamy po te ubrania, w których czujemy się dobrze i tak naprawdę używamy 20% swoich wszystkich ubrań, jakie mamy. Przez 80% czasu to jest zasada Pareto, już o niej też kiedyś wspominałam na kanale. Natomiast ostatnio przeczytałam na Instagramie podcastu Razem Lepiej, kilka właśnie takich pytań. Było jedno takie nowe pytanie, którego wcześniej nie znałam, które rzeczywiście stwierdziłam, że faktycznie warto sobie zadać przy tworzeniu szafy kapsułowej. Jest to mianowicie pytanie, czy kupiłabym tę rzecz ponownie? I wydaje mi się, że ono bardzo fajnie pokazuje właśnie, że my często kupujemy coś, co de facto się nie sprawdza i gdybyśmy mieli, nie wiem, ponowić ten zakup, tak? Gdyby ta rzecz została nam skradziona, gdybyśmy ją zgubili, to nie kupilibyśmy jej drugi raz, nie wydalibyśmy na nią pieniędzy. Ja mam jedną taką rzecz w szafie, którą gdybym zgubiła czy coś, to by się z nią stało, to na pewno chciałabym ją kupić jeszcze raz, chociaż nie wiem, czy to by było możliwe, bo kupiłam ją na Vinted za 10 zł. Jest to takie jakby kimono. Bardzo fajne właśnie na wieczory letnie i ta rzecz na pewno w mojej szafie zostaje, na razie sobie ją tu odwieszę. Natomiast mam w swojej szafie dwie sukienki czarne. Jedna jest z Kosa i była dość droga. Jedna jest z Lumpeksu, chyba kosztowała 20 zł i powiem Wam, że tych dwóch sukienek nie kupiłabym ponownie.
dlatego że tutaj nie do końca się czuję dobrze. Poza tym czarne ubrania w mojej szafie, jakby Tesla zostawia na nich ślad. Jeszcze ten materiał jest w miarę taki gładki, ale jeżeli jest coś takiego bardziej bawełnianego, to widać po prostu, że mam kota. Ta sukienka z H&M-u, chociaż kupiłam ją w lumpeksie, ona jest 100% bawełna, to ten materiał jest tak kiepskiej jakości, że on autentycznie, jak ja zakładam tą sukienkę, to ona jest krótsza niż jak ja ją zdejmuję. Ten materiał się tak rozciąga i wygląda jak flafor, więc... materiał jest miły, tak? Jest przewiewny na lato, jak się nie siedzi w pełnym słońcu, jest ok, więc może sobie gdzieś tam w domu w niej będę siedziała, tak? Ale te dwie czarne sukienki, ja w ogóle latem unikam czerni, bo ona gdzieś tam podobno to słońce przyciąga, jakoś tak człowiek się czuje po prostu źle w czarnym. Myślę, że lato to jest dobry moment, żeby nosić jakieś takie właśnie lżejsze, jaśniejsze kolory. Także tak, te dwie sukienki ubraniami, których bym nie kupiła. Myślę, że to jest też dla mnie super lekcja na przyszłość, żeby jednak bardziej zwracać uwagę na materiał, z jakiego dana rzecz została wykonana. COS i H&M to są też sieciówki. I ja muszę Wam powiedzieć, że często jak właśnie opowiadam o fast fashion i podaję jakieś swoje takie argumenty, dlaczego ja nie korzystam z fast fashion, to często spotykam się z taką właśnie opinią, że fast fashion nie jest złe, że są dobrej jakości te rzeczy momentami, że można coś fajnego znaleźć. Rozumiem, że kogoś na przykład nie stać, tak, na ubrania gdzieś tam wyprodukowane etycznie w Polsce czy gdziekolwiek indziej. Jakby ja rozumiem wszystkie te argumenty, natomiast jest jeden taki argument właśnie, kiedy ja piszę o tym, że wybieram ubrania z polskich firm, że one są szyte w bardziej etycznych warunkach. I zawsze wtedy słyszę argument, że ale w polskich szwalniach, polskie krawcowe też mają bardzo złe warunki, że wcale nie jest im tak dobrze, jak się mówi, że to jest wszystko ściema, greenwashing i tak dalej. I ja tak zawsze starałam się dyplomatycznie do tych argumentów podchodzić ze zrozumieniem, jakby z otwartością, natomiast ostatnio stwierdziłam, że nie będę do nich już podchodzić ze zrozumieniem, bo ja się nie zgadzam z tym, że warunki są tak samo złe, tak? Nie wierzę w to, że w szwalni w Łodzi jest tak samo osobom pracującym tam źle, jak w szwalni w Pakistanie. Myślę, że to jest inna zupełnie skala i to można było nagrać osobny filmik, natomiast dużo bardzo dało mi do myślenia też lektura wpisów na Instagramie Kupuj Odpowiedzialnie. Tam oni naprawdę bardzo, bardzo przyglądają się branży fast fashion, jak to wygląda w fabrykach i ja jednak będę krytykowała fast fashion i nie będę kupowała fast fashion jako nowych rzeczy. Jedna na pewno jest taka rzecz odnośnie sieciówek i odnośnie tego, dlaczego ja jednak wolę kupować w lumpeksach. Jest taka po prostu, że i myślę, że z tym argumentem nie ma co dyskutować, że w polskich szwalniach mimo wszystko, nawet jeśli nie do końca, nie wiem, BHP czy prawa pracy są respektowane, to przynajmniej nie pracują tam dzieci. A niestety w tych fabrykach w Azji tam zdarza się, że dzieci pracują i to już nie jest według mnie ok, więc taka dygresja na temat fast fashion. Ja muszę powiedzieć, że się cieszę z tego, że w mojej szafie jest większość rzeczy z lumpeksów, z drugiej ręki albo właśnie uszytych gdzieś tam w Polsce. Na przykład właśnie w temacie sukienek to mam jedną nową sukienkę, jedną, którą mam już chyba z 2 albo 3 lata, którą kupiłam na Vinted i ją uwielbiam. To jest moja sukienka, w której właściwie chodzę całe lato, więc ona też na pewno w mojej szafie kapsułowej zostaje. I to jest nowa sukienka, którą kupiłam, też w lumpeksie, za 20 zł. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Bardzo fajnie się ją nosi, natomiast ona jest bardziej na takie chłodne wieczory, więc ona w mojej szafie kapsułowej też zostanie, natomiast raczej na wakacje jej nie wezmę, bo po prostu będzie za gorąco. To jest jeszcze jedna sukienka, którą ja kupiłam chyba w lumpeksie też, tak, w lumpeksie kupiłam. To jest też H&M, natomiast materiał jest powiedzmy już bardziej
wiskoza, więc naprawdę jest całkiem spoko. Natomiast ta sukienka ma długie rękawy, a poza tym ona jest krótka, więc ja ją noszę do leggingsów. Leggingsów nie noszę latem, jest za gorąco, więc out. No dobra, sukienki mamy z głowy. Mam jedną spódnicę, którą mam aktualnie na sobie, którą też zabiorę ze sobą na wakacje. Ona jest bardzo fajna. Zabieram też dwie pary spodni. To jest z polskiej firmy Lilof, a to są lniane spodnie z Oysho, już Wam je kiedyś pokazywałam, które kupiłam też na wyprzedaży. Także dwie pary spodni, tak? Dwie sukienki, dwie pary spodni. Jeżeli chodzi o bluzki z długim rękawem, to muszę powiedzieć, że mam trzy i praktycznie, jeżeli tak zadamy sobie to klasyczne właśnie pytanie przy tworzeniu garderoby kapsułowej, to no, nie noszę ich, tak? W tej w ogóle nie chodziłam chyba od 2 miesięcy. Te bluzki, no one są dość podobne, więc myślę, że jedną po prostu sobie zabiorę, a jedną zostawię. No, jeżeli chodzi o takie, nie wiem, ryzyko, że będzie jakiś chłodniejszy dzień, to chyba wezmę tą bluzę, bo może będziemy siedzieć wieczorem gdzieś tam przy grillu, przy ognisku, może będzie chłodno. A ja lubię, jak jest mi miło i komfortowo. Także tak. Jeżeli chodzi o t-shirty, czyli mam jedną bluzę, jedną bluzkę z rękawem, powiedzmy na takie chłodniejsze dni. Jeżeli chodzi o bluzki, t-shirty, to mam trzy. I te znowu są czarne, już o czerni na lato to się nie będę powtarzała. Myślę, że ten jeden t-shirt z Insomni też, który kupiłam chyba z 10 lat temu, zostanie w tej szafie mojej. No i ogólnie mam, ostatnio zauważyłam, że mam strasznie mało bluzek na ramionczkach, więc mam raz, dwa i tą, którą mam na sobie. Wszystkie trzy są z lumpeksów. Stwierdziłam, że potrzebuję jeszcze jedną, żeby mieć po prostu rotację i żeby też pasowała mi po prostu do innych rzeczy, które noszę. Kupiłam z polskiej marki, gdzieś w Gdyni szłam i na ulicy zauważyłam, że jest sklep z polskimi ubraniami, więc kupiłam. Taka zwykła, klasyczna. Myślę, że warto mieć coś takiego w szafie właśnie, co będzie po prostu pasowało do wszystkiego, tak? Coś takiego bardziej uniwersalnego. Szafa kapsułowa powinna się składać raczej z takich właśnie rzeczy, które są uniwersalne, które pasują. Gdzieś tam można je dowolnie mieszać, dowolnie łączyć. Jeżeli jakaś jedna rzecz jest w praniu, to nie mamy problemu, że nie mamy się w co ubrać. Także trzy, powiedzmy, bluzki na ramionczkach zostają. No i to moje kimono. Wygląda to, słuchajcie, dość biednie. Znaczy, szukałam słowa, ale w sensie, no, jakoś tak mało, nie? Ale naprawdę powiem Wam, że jak najbardziej myślę, że na kolejny miesiąc, dwa to jest wystarczająco jak dla mnie. Ja tą sukienkę też mogę nosić jako spódnicę. Jeżeli chodzi o taką odzież wierzchnią, to też u mamy mam taką kurtkę przeciwdeszczową, którą zabiorę, gdyby miało padać. No i oczywiście buty, sandałki. Także tak, nie wiem. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście sztuk odzieży. Myślę, że to jest idealna liczba. Szafa kapsułowa gotowa. Schowam teraz te rzeczy, które odłożyłam. No i tak, dajcie znać, co myślicie o mojej super mikro szafie. No dobra, zaczynam od tego, że odkurzam wnętrze walizki, bo zawsze jestem pełno piasku. Spodnie 1, spodnie 2. To jest mega łatwe, jak się ma małą garderobę. Bluzę, którą mam wrażenie, że nie założę, ale lepiej nosić niż się prosić, jak to powiedziała mi niedawno pani w Słowińskim Parku Narodowym w muzeum. Moje kimono, t-shirt,
One trochę nie pasują do siebie i to mnie trochę denerwuje. Będę musiała kiedyś to zmienić, znaczy wymienić ten t-shirt, ale jeszcze nie teraz. Bluzki na ramionczkach, też parę rzeczy sportowych, spodenki, bluzka, którą zresztą też kupiłam w lumpeksie ostatnio całkiem tanio. Czapeczka z daszkiem do ochrony przed słońcem. No i bielizna. Oczywiście takie super podstawy. Do tego też oczywiście będę musiała dołożyć piżamę, ale czekam aktualnie, aż mi wyschnie po praniu. W sportowych kategoriach jeszcze będąc, postanowiłam też zabrać taśmy do rozciągania, bo po ostatnich moich wojażach rowerowych trochę bolały mnie kolana i stwierdziłam, że muszę się wziąć troszkę za siebie i zacząć się rozciągać poważnie, bo też mały upominek dla mamy z Kołobrzegu, który przywiozłam krówki i mydełko bursztynowe, nic takiego wielkiego, ale myślę, że się ucieszy. No i kolejna kategoria, bo ja lubię sobie tak, jak się pakuje, dzielić właśnie na kategorie. Tutaj mam elektronikę, czyli laptop, wszelkie kable, drona, statyw, słuchawki. No i oczywiście książka, przekrój, bo to będzie dłuższy wyjazd, więc będzie dużo czasu na czytanie. Książka rowerem przez Polskę w ruinie. Zabieram też plecak, bo na pewno przyda się, jak już będę tam na miejscu, jak będziemy chodziły na takie krótsze wycieczki, żeby zabrać ze sobą potrzebne rzeczy. Tesla oczywiście tutaj kontroluje sytuację. Tesla też będę pakowała, ale to już tuż przed wyjściem na pociąg. Muszę powiedzieć, że on nawet już całkiem nieźle znosi te podróże. Jest spokojny w pociągu. Kabelki lądują do woreczka, woreczek ląduje do plecaka. Takie rzeczy chcę mieć raczej przy sobie. W razie czego, gdyby były potrzebne w pociągu jeszcze. No i oczywiście butelka na wodę. Woda jest ważna latem, nawadniajcie się. Na pewno jeszcze się okaże, że czegoś zapomniałam. A, na pewno wezmę też dysk zewnętrzny, żeby zgrywać zdjęcia i filmiki na bieżąco, bo mój komputer ma dość małą pamięć. Myślałam, że on zrobi tutaj coś ciekawego, ale okazuje się, że kot może tak stać bezczynnie całkiem długo. Ostatnia kategoria rzeczy do pakowania to są oczywiście kosmetyki. Tym razem biorę kosmetyczkę, bo zabieram więcej tego, balsam do ciała, jakieś tam leki, suplementy, najlepszy peeling do twarzy, jakieś próbki, maseczki, dezodorant, krem, bardzo lubię firmę Uzdrowisko, muszę Wam powiedzieć, szczotka, grzebień, off, bo podobno dużo robali jest na Podlasiu, krem z filtrem, ten krem od Rezibo, Glow Player, też bardzo, bardzo Wam polecam, używam go latem, zamiast podkładu cera wygląda naprawdę promiennie, pięknie i nie trzeba nic więcej. Ja przynajmniej nie mam takiej potrzeby, żeby coś tam nakładać jeszcze na twarz. Stawiam na naturalny wygląd raczej latem. A zapomniałam jeszcze sukienki spakować. Kapelusza oczywiście nie chowam do walizy, tylko będę miała go na głowie. No i tak to wygląda. Wszystko się o dziwo zmieściło. Zawsze mnie to zaskakuje. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Nie zapomnijcie zaobserwować mnie na Instagramie. Tam na pewno na bieżąco będę wrzucała zdjęcia, filmiki z Podlasia, z wakacji. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie mój kanał, że zostawiacie komentarze, lajki. Jest to bardzo dla mnie ważne i miłe i daje mi taką siłę i energię, żeby prowadzić ten kanał. I widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!